Tego nie mieliśmy? To jest karta Rainbow Full Art, moi drodzy. Cześć, z tej strony Kuszy. Dzisiaj otwieramy przesyłkę od Lootquestu. To jest paczka kart Pokémon, wierzcie albo nie. A w środku są takie maskotki Pokémonów? Wygląda epicko. Zaraz się do tego przejdziemy. Fusion Strike. Mamy kolejnego booster boxa do otwarcia, także musimy się tym zająć. Bo jestem ciekaw, czy tam jakieś fajne full arty się kryją w środku. Słuchajcie. Koszulki z Gengarem, też do kupienia na Outquestie. I tu mamy ozdobne pudełko, zaraz to otworzę, zobaczymy dokładnie. Zapraszam do oglądania. O, ja cię nie mogę! To ozdobne pudełko jest drewniane. Ha, ha, ha! Ale epickie! Z okazji 25-lecia Pokémonów. Nie no, naprawdę z czarnego drewna, zamykane na magnes. To jest produkt, słuchajcie, klasy premium. Ale epickie! Jaka skrzyneczka! A, bo to się obraca, słuchajcie, a nie ten. Nie pociągam. Jesus, dobrze, że nie pociągnąłem za mocno. I tu jest miejsce na karty. Tu jest magnesik. A tu otwiera się tak. O, i to jest jeszcze dodatkowe miejsce na karty Pokémon. Ja! Drewniane. No teraz czuję się jak prawdziwy kolekcjoner Pokémon, słuchajcie, z taką drewnianą. Zobaczcie, tutaj wszystkie te typy Pokémonu. W tym będę trzymał moje najcenniejsze karty. Jak się zmieszczą z PSA-ką, bo to nie wiem, czy to przewidziało PSA-kę, chyba nie. Dzięki Lootquest za to. Kupując to, czy cokolwiek innego na Lootquestie, możecie pamiętajcie wpisać, że poproszę autograf Kushiego w komentarzu, jak coś. Te wszystkie koszuleczki, co ja tu pokazuję, otwieram, są do kupienia na Lootquestie i wyglądają tak. To dzisiaj będziemy sobie chować w to fajne karty trafione. Przejdźmy do tego boksa. Czy dzisiaj otworzymy całego tego boksa? To musiałbym naprawdę na speedzie otwierać, ale myślę, że tak. Myślę, że otworzymy całego tego boksa dzisiaj. Także. I zrobimy tryb turbo, dobra, moi drodzy? Także jak ktoś będzie mówił, Kusi, za szybko otwierasz, weź wolnie otwiera karty, sorry. Robię tryb turbo, bo chcemy już przejść, słuchajcie, do nowszych dodatków. Także lecimy z tym na bogato. Miałem powiedzmy te 17 lat i grałem w karty Pokémon, to by było moje marzenie, nie? Mieć coś takiego i móc to otworzyć. I móc jeszcze zachować te karty dla siebie, nie? Widzicie, jak marzenia się spełniają w życiu? Wszystko można. Tylko trzeba bardzo tego pragnąć. I bardzo chcieć. I otworzyć swoje serduszko na moc kart. Uwierzcie w serce kart, słuchajcie. To jest podstawa wszystkiego. Kodzik. Raz, dwa, trzy, cztery. Do przodu. I tak, energia wodna, Sligoo, Shona, Victini, Wulu, Punchan, ten Skyko i Kokosza, Darumaka i Indeedee, Didi. Co ty, kurczę, te książki tak przewracasz, Jesus. Podłoga nieumyta, niezamiecione, tu po tego, ona sprawia wrażenie takiej, wiecie, gospodyni domowej, która by chciała, żeby było ogarnięta, ale nie może. Jest taki fanpage, chupa pani domu, myślę, że to jest ona. Growlithe, Dynamo i galariańska Cresola. Ale straszna, Jesus. I lecimy dalej. Może powinien kiedyś zagrać te karty, bo tak patrzę na te kody. Czy to byłoby ekscytujące zagrać te karty nowe Pokémon na komputer? Maybe, baby. Piszcie mi w komentarzach, ale oczywiście wiadomo, że jak ktoś ogląda odcinki z kart Pokémon, no to będzie też chciał, żebym zagrał w karty Pokémon, więc to będzie takie trochę, wiecie, biased. Jestem ciekaw, jakby się taka seria przyjęła. Nigdy nie mów nigdy, słuchajcie, ale w tym momencie mam trochę za dużo serii na kanale i staram się nawet wręcz ograniczyć te serie na kanale, bo potem ludzie mówią, kurczę, nie zrobiłeś odcinka z tego, a tego pół roku, na przykład, co sądzę o każdym Pokémonie, nie zrobiłeś pół roku, nie? No nie zrobiłem. Bo, wiecie, nagrywałem jedną grę Pokémon, drugą grę Pokémon. Zawsze jak coś wychodzi nowego, to nagrywam. Bo lubię. I sam też chcę zagrać w nową grę Pokémon. Uuu, Mew VMAX! Full Art! Ale kozak. No taki to ja mogę trafiać, kurczę, codziennie takie karty. Tego właśnie chcieliśmy. Montażysta, proszę cię o pokazanie ceny. Sam nie sprawdzam, będę miał niespodziankę, słuchajcie, jak będę sam oglądał swój filmik. Jak go wrzucę na YouTube'a. Jestem ciekawy, że to jest warte, ale zrobię sobie niespodziankę. I lecimy dalej. Boltuncik tutaj na tej okładce. I taki kodzik. I ktoś tam mi powiedział, że można dalej się domyślić, czy będzie dobra karta, czy nie będzie. Po kolorze obramowania. Ale szczerze mówiąc, ja sam nie zwracam uwagi na te kolory obramowania. Może zacznę teraz po tym, jak to powiedziałem na głos. Bo jest takie powiedzenie, że jak coś powiesz na głos, to bardziej... Nie wiem co. Zapląta się w twoim mózgu i będziesz to bardziej zauważał. Pikachu V. Też fajny. Kozaczysko. Proszę bardzo. Lecimy dalej. A, teraz będzie ten boosterek. Cramomatic, kto pamięta to? Ze Sword i Shield, z dodatku.
tam wrzucało jakieś niepotrzebne rzeczy i wychodziło coś innego. Jakoś tak to było. Sheller i Clay Doll. Nasza gigantyczna kubka boosterków robi się coraz mniej gigantyczna, a w międzyczasie to raz, dwa, trzy, cztery. Muszarna. Całkiem ładnie. Hitmore, Cook, Gumi, Arokuda, Geodude. No tu też bardzo ładnie, graficznie. To mi przypomina Pixelmony. Była taka tam plansza i takie wysokie skały. Kojarzycie? Tam się właśnie łapało kamienne Pokémony w tej lokacji. Ach, Pixelmony. Stare, dobre czasy, co? Jak myślicie? Gracie jeszcze w Pixelmony po tylu latach? Może jakieś nowe aktualizacje wyszły? Może powinienem ogarnąć, słuchajcie. Dobre pytanie. Ale tak jak mówię, trochę za dużo serii aktualnie na kanale. Może jak zakończę inne serie, to sobie przejdziemy do tych Pixelmonów. Powrócimy właściwie do Pixelmonów. Byłoby fajnie. Nigdy nie mów nigdy. Landorus. Któryś raz już trafiam tego Landorusa w tych kartach. Jakby cały czas mi mówił: hej, prześladuję cię. Nie trafiłeś nic dobrego, tylko znowu mnie. A może jest dobry ten Landorus, nawet nie wiem jaka jest jego cena. Montażysta nam pokaże tutaj w montażu. Potem będę sam oglądał się, gdzie kurczę, narzekają na tego Landorusa, to jest na bogato może. Nie wątpię, szczerze mówiąc. Sydney, VIP, Graveler, Basculin, Grabin, Monkey, Krogunk, Pan, Sir Victini i Gorbis. Czemu nie było kart Pokémon, słuchajcie, z tego Pokémon Snap? Kolejna rzecz, która mi weszła do głowy. Powinni dawać karty Pokémon w związku z wyjściem każdej nowej gry Pokémon. I od razu jak ta gra wychodzi, to powinni dawać te karty do kupienia, nie? To było takie okolicznościowe. Yes! Elessas, Sparkle, Supporter, Trainer, Fusion Strike. Wybierz do dwóch Fusion Strike Pokémonów. Za każdego tego Pokémona przeszukaj talię. Wybierz Fusion Strike Energy i dodaj ją do tego Pokémona. Potem przetasuj talię. Trenerka elektrycznych Pokémonów z regionu Unova wędruje bezpośrednio do mojej kolekcji rzadkich kart w moim klaserze. Fajnie. No widzicie, od razu się humorek poprawił. Kolekcja kart trenerów i trenerek rośnie, także git. Git, majonez, chili, silan i kres. Ciekawe, czy ich też można w full arcie tutay trafić. Staffel, Sandygast, Plusle i tutaj Azu, Marill, Kodzik, Energia, Hariyama, tego jeszcze nie widzieliśmy, ale kozak, co? No taki dosyć wykokszony, fajny rysunek. Breloom też pierwszy raz nam się trafia chyba. Cross Switcher, Makuhita, Panpool, Seawaddle, Skarmory, Jinx, Primeape jest reversem i Gorebys jest rzadką kartą. Lecimy na Szczecin. Metapod, słuchajcie, tutaj wygląda jak Gandalf biały na tym obrazku. Nie no, już nie jestem Gandalfem szary. Kurczę, nieźle epicko mu zrobili obrazek tak na zwykłego Metapoda. Schoolboy i Lapias. Teraz zaś, moi drodzy, mamy to. Tego. Napiszcie mi w komentarzach, czy wam odpowiada tempo takie otwierania kart. O, na intencji jeszcze nie widzieliśmy, bo staram się, żeby było w miarę ekscytująco, dlatego tak w miarę szybko otwieram te karty. Natomiast wiem, że czasem ktoś lubi się przyjrzeć obrazkom, więc te, co fajniejsze, to troszkę tam zostawiam czasu, żeby się przyjrzeć. Tej Cariny jeszcze chyba nie mieliśmy. Wędruję do koszuleczki. Dobra, zostało nam tu jeszcze boosterków, więc w ramach przerywnika teraz to. Czekaliście na ten moment, co? Zobaczmy sobie na te zabawy. To są takie mięciutkie, z takiego, no wiecie jakiego materiału, takiego gąbkowego, nie? Ten Victini. Tylko tak, to nie, ani nie stoi, ani nie ma żadnego breloczka, więc gdzie to sobie postawić i co z tym zrobić, nie? To jest taki trochę, jakby to chociaż miało takie kółeczko tutaj i breloczek, nie? To by już było takie chociaż wiadome zastosowanie tego. No nie powiem, wygląda to fajnie, ale wydaje mi się, że zrobili to bardzo tanim kosztem tak naprawdę, z takiej gąbki. No gąbki po prostu, nie? Więc fajnie, że dorzucają coś do zestawów kart Pokémon. Zawsze to jest jakiś tam dodatkowy bonus. I tutaj są też trzy karty. To jest bardzo szczególny kodzik. Kto go trafił, ten jest chyba szczęściarzem, bo on daje coś tam ważnego. Ale te trzy karty, słuchajcie, promo. Nie wiem, czy to są promo, są zwykłe V. Celebi, Mew i Victini V, moi drodzy. Elegancko. Vivid Voltage, Evolving Skies, Chilling Rain, Battle Styles, Evolving Skies. No, to mamy mały przerywnik, słuchajcie, od otwierania dodatku Fusion Strike.
bo teraz te boosterki dla odmiany. I pytanie, czy trafimy coś, czego wtedy żeśmy nie trafili. Dotler, Pignite, ale się obżar, skubany. Level Ball, Corphish, Cacnea, Mewile, Spoink, Galariański Mr. Mime, Murkrow i Edgislash. Fajnie. Fajny styl tego rysunku, tak jakby ołówkiem, kredkami, nie wiem. Teraz Vivid Voltage. Z Vivid Voltage pamiętam, że dużo robiliśmy openingów. Ale nie zaszkodzi troszkę nostalgii powrócić do tego. I mamy tak. Electric, Galvantula, Hakuna Matata, Eevee, oglądający gwiazdy, Wubat, Arokuda, C. Funpy, Lucario, jaki kozak ten w rewersie. I znowu Lucario, wow, jakie były szanse, nie? Dwa Lucario z rzędu. Rebel Clash. Tutaj też coś tam pamiętam, piąte przez dziesiąte otwieranie tego. Proszę, kodzik. 4 do przodu. Moi drodzy, mamy tak. Energia. Carcol. Kto pamięta tego Pokemona? Chodziło się z nim, żeby szybciej wykluwać jajka bodajże. Beware. Skyla. Helioptile. Voltorb. Sandygast. Vulpix. Myje się. Ewidentnie. Koffing. Magikarp. Tego nie mieliśmy? To jest karta Rainbow Full Art. Moi drodzy. Boss Orders. Rozkazy. Szefa, zamień jednego Pokemona na ławce twojego przeciwnika na ich aktywnego Pokemona. Nie dość, że retęczowa, to bardzo dobry efekt, nie? No bo można tak zamienić sobie na takiego Pokemona, który już ma dużo obrażeń, dobić go, zebrać kartę nagrody. Ma to sens, jak najbardziej. Wędruję do tej kolekcji najbardziej kluczowej, której nigdy się nie pozbywam, czyli moich trenerów i trenerek z tyłu klasera. Najbardziej moje wartościowe karty. Czyli widzicie, czasem warto zrobić mały taki throwback challenge, mały powrót do przeszłości i tak z głupia frant otworzyć jeden stary booster. No nawet nie jeden, bo w sumie to był mój trzeci albo czwarty stary booster, ale wiecie, o co chodzi. Stunfisk, Coating Energy, Shackle, Yanma, Miał, Galariański jak pirat tutaj normalnie, Duskull, Voltorb, ale prosty rysunek. Taki w sumie prosty Voltorb i prosty rysunek. Widow, Yanma i Beedrill. Tutaj Evolving Skies, tego otwieraliśmy bardzo, bardzo dużo. I taka karta. Proszę bardzo, kodzik dla kogoś. 4 do przodu! I pam, 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 pam. Psychiczna energia. Rescue Carrier, wow. Crystal Cave. Avalak, to jest potężny Pokémon. Hisuiański Avalak jest epicki. Timple, Litleo, Eevee, Curifly, Hitmonchan, Vigoroth jest reversem, rzadka karta. Glaceon VMAX. Ja go już miałem. Tak mi się coś kojarzy, że miałem tego Pokemona. Taki, wiecie, powrót do przeszłości i przypomnienie sobie tych wspomnień. Vikigabor z tą grzywką. Chociaż nie wiem, jak teraz wygląda Vikigabor, bo ja mam w umyśle Vikigabor, że dalej ma 13 lat, a teraz pewnie już ma, nie wiem, 16 lat i wygląda zupełnie inaczej. Ciekawe, czy dalej ma taką grzywkę. Muszę, słuchajcie, ten trochę nadrobić i być bardziej na bieżąco z jej twórczością. Nie, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, nie potrafię wymyślić jednego tytułu piosenki Vikigabor akurat. No, tak po prostu mi się kojarzy zawsze ten Pokémon z nią. Ale jeśli Vikigabor oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Na pewno nie można ci zarzucić, że nie masz fajnych włosów, no bo fryzurę miałaś bezbłędną od początku. Z tą grzywką to jak milion dolarów po prostu. Profesjonalizm w każdym calu. Dobra, słuchajcie. Kodzik. 4 do przodu. A możliwe, że Vikigabor ogląda. Nie śmiejcie się, słuchajcie, no. Nie śmiejcie się, bo naprawdę dużo ludzi ogląda i kurczę, potem się okazuje, że oglądają, a myślałem, że nie oglądają. Pan Musztarda i Primeape. Orzuciłem sobie kartą w mikrofon. Chyba ten sposób, ten przerzucania kart. Ten, nie piszcie mi w komentarzach, proszę. Kusi, jak ty rzucasz tymi kartami? Na pewno je zniszczyłeś. Coś tam, coś tam. Powiem wam szczerze, takie rzucanie tymi kartami, to nie rzucanie, one spadają 10 cm około, bo 10 cm niżej jest kubka, nawet 5 cm niżej jest kubka, już kart Pokémon, więc nic im się nie dzieje. Myślę, że dalej będą PSA-ką 10, nawet jak takie upuszczam, bo to jest dosłownie 5 cm spadanie, a szybciej je przerzucam w ten sposób, a nie robię tego z rzadkimi kartami, więc wiecie, tylko same basic'i i uncommony. Więc raczej tutaj wielka krzywda im się nie stanie, dalej są w kondycji 10-10 mint, więc... Proszę, nie płaczcie nad tymi kartami, naprawdę. To nie jest tak, że tutaj, wiecie, mam jakiś piasek, jakiś żwir albo papier ścierny na tym biurku i one się porysują.
nic takiego tu nie będzie miało miejsca. Zawsze przed odcinkiem z kart Pokémon myję biurko, nie? Więc tutaj raczej też się nie ubrudzą. Nie jestem jakimś brudaskiem, żeby nie myć biurka przed otwieraniem kart Pokémon. Znaczy wiecie, to też chodzi o to, że to nie mogę pokazać na YouTubie kurczę brudnego biurka, no bo to już wiem jak to się kończy niestety. Spoczywaj w pokoju świętej pamięci Kamil Durczok. Najpierw się człowiek denerwuje niestety o brudne biurka, a potem kurczę no już nerwy rosną i zaczynają się dziać niedobre rzeczy w życiu człowieka. Sydney, słuchajcie, tego też jeszcze nie miałem i też wędruję do naszej unikalnej, specjalnej, nietypowej, jednej w swoim rodzaju na świecie kolekcji trenerów. Oczywiście żartuję, bo wiadomo, że nie ja jeden zbieram takie karty, ale tak się po prostu złożyło, że najbardziej mi się podobają, bo wiecie, Pokémony można zbierać, a trenerów zawsze jest jakaś pewna ograniczona ilość w każdym zestawie. A przynajmniej nie muszę być taki biased, nie muszę wymyślać, dobra, tego Pokémona lubię, tego nie lubię, tego sprzedam, tego zostawię, po prostu jak jest jakiś trener, trzymam go, zostawiam. I taką mam pamiątkę po swoich kartach Pokémon. Onix, Churl, Shroomish, Klefki, Trubbish, Melmetal i Steelix. Okej, i lecimy dalej. Mamy tak. Mówię, że nie jestem brudaskiem, słuchajcie, że myję ten biurko przed nagrywaniem odcinka, tam w tle kurczę moja koszulka jakaś leży, no ale wiecie, to już w tle, to już sorry, za to nie odpowiadam. Ważne, żeby to biurko, na które kładę te karty Pokémon było czyste, żeby wiecie, nie było potem, że uwalone karty. Nie, serio, mówię tak na poważnie, to dbajcie o swoje karty, bo kiedyś miałem taką serię z otwierania paczek od widzów i czasem jak otwierałem te paczki, to łapałem się za głowę, kurczę, fajnie, że ktoś mi wysłał na przykład karty Pokémon, nie? Ale czemu one są takie uwalone, że jakby ktoś, nie wiem, gdzie je trzymał, kurczę. W plecaku szkolnym, ale nigdy tego plecaka w życiu nie wyprał, nie? I nosił w nim stare kanapki przez całe lato, które spleśniały. A potem, nie wiem, obok nich leżały te karty Pokémon i tymi kartami chyba jeszcze jadłeś te kanapki. Słuchaj, byku, kroiłeś je sobie na pół tymi kartami i nie wiem, co jeszcze z nimi robiłeś, ale naprawdę, niektóre karty tak wyglądały. Były takie zryte, że nawet nie dało się odczytać, jaki to jest Pokémon, bo po prostu tak farba zeszła od tego, że były, nie wiem, kurczę, chyba po prostu papierem ściernym zryte dosłownie niektóre. Także wiadomo, oczywiście dziękuję za wszystkie paczki, które to było już parę lat temu. Naprawdę dostałem dużo fajnych rzeczy, które otwierałem na filmie i naprawdę mi się podobały, ale dużo też dostałem takich przesyłek, które nawet się wycinało potem w montażu, bo były tak przeorane, na przykład karty Pokémon, że nic nie można było z nimi zrobić. A no cóż, takie życie, nie? Także polecam generalnie koszulki na karty. To jest bardzo tania rzecz, a cieszy i jak masz jakąś kartę fajną, chowasz do koszulki. Możesz grać, bo nie chodzi o to, że słuchajcie, macie nie grać swoimi kartami, żeby się nie starły i żeby się nie ubrudziły. Wiadomo, gra się w karty, stoły do grania w karty nie zawsze są czyste, bo nieraz ktoś na przykład je na tym stole, tak? Przychodzi na turniej z kanapką, z kebabem, z hamburgerem, potem ta musztarda spada na ten stół, kurczę, sosy, keczupy, sos tysiąca wysp, jeszcze arabski może najlepiej, parówa jakaś tam od hot-doga komuś spadnie, a potem ty kładziesz te karty Pokémon na tym stole i są oczywiście uwalone, no i po to ktoś wymyślił koszulki na karty. Także ludquest.pl, dział z koszulkami na karty, polecam każdemu, bo to kosztuje tyle co nic, a karty wyglądają raz, że ładniej, schludniej, lepiej się ich w ogóle używa, lepiej się tasuje i tak dalej, no bo jednak jakaś tam teksturka taka, wiecie, plastikowa jest na tych kartach, miłowi, fajny, i fajniej nawet się tasuje czy coś, no i zobaczcie, wygląda to naprawdę schludnie, elegancko. Karta się nie brudzi, tą musztardą, tym sosem tysiąca wysp. Jest po prostu tak, jak być powinno, nie? I oczywiście mamy tutaj co? To 4. Do przodu, ciach, Electric, Dunsparce, Dancer, Grubbin, Rotom, Smeargle, Karowania, Clamperl, Skiri, Luxray. I lecimy dalej. Takie coś, raz, dwa, trzy, cztery, do przodu. Karta, Energii. Zorak, Simipour, Metapod, Tynamo, Miał, Gostifleur, Pampur, Eevee, Phalanx i Corviknight. O, Corviknight to jest fajny Pokémon, tak go lubię. Shiny Corviknight fajnie wygląda. Corviknight, słuchajcie, to jest Sligu, Shona, Victini, Makuhita. Dobrze, że nie Knight. Kto pamięta ten reportaż TVN-u o Tibi?
Ja to pamiętam, jakby to było wczoraj, nie? To było 20 lat temu. Siedzi gościu w kafejce internetowej, nie? Babka podchodzi, reporterka TVN-u. Taki gimnazjalista, nie? W dresiku, w czapce baseballowej. Pyta go, jak się gra w Tibie, no i tam opowiada, że no, kolega akurat ma Knighta i wali z Axa, nie? A ja mam druida i walę z różdżki. No i co? Potem sława do końca życia na dzielni, nie? Że to jest ten typek, który wystąpił w reportażu TVN-u. No ale tam bardzo źle przedstawił generalnie Tibie, że to jest, wiecie, gra, przez którą dzieci nie chodzą do szkoły, tylko do kafejki internetowej i potem zabijają w tej grze potwory i siebie nawzajem i są pełne przemocy. Naprawdę, takie tam rzeczy puszczali w tym. Ja nie wiem, jak można tak straszyć grami komputerowymi, nie? No jeszcze, kurczę. Wiadomo, że to było jeszcze ileś lat temu, jeszcze można tak było straszyć rodziców grami komputerowymi, ale to było przegięcie. Chociaż były też osoby, które naprawdę przeginały, jak grały w gry, ale no to w każdą grę możesz grać i w kurczę wszystko możesz przeginać w życiu. Z czytaniem książek nawet można przegiąć i potem oczy cię będą bolały, jak za dużo czytałeś, sorry. Ze wszystkim musi być umiar tak naprawdę i z graniem w gry tak samo. Nie mówię, że to nie jest jakiś tam problem społeczny, jeśli ktoś uzależni się od grania w gry i potem nie może, kurczę, nie wiem co, nic zrobić w życiu, bo gra w gry cały czas. Ale z drugiej strony, no ze wszystkim tak jest. Myślę, że jak ktoś się uzależnia od grania w gry, to najpierw ma problem z czymś innym w życiu, a dopiero potem efektem tego jest uzależnienie od gier, a nie na odwrót. Jeśli masz, wiesz, szczerych, dobrych przyjaciół, rodzinę, z którymi spędzasz fajnie czas, gdzieś tam jeździsz na jakieś tam, nie wiem co, koncerty, cokolwiek, konwenty, to co lubisz, nie wiem co ludzie lubią, mecze, wczasy, kurczę, tam zwiedzanie, muzea, cokolwiek, nie? I wiesz, zawsze masz z kim pogadać i tak dalej, no to nie musisz tak naprawdę szukać wrażeń, kurczę, w grze MMORPG 7 dni w tygodniu, tylko ten, spędzając czas z wirtualnymi ludźmi przez internet. Wiadomo, że tam raz na jakiś czas, jak ktoś sobie włączył paligierkę, to się odstresuje, spoko, normalna sprawa. Ale raczej mi się wydaje, że takie masowe granie, kurczę, po 12 godzin na kompie czy na konsoli, to uciekają w to ludzie, którzy i tak mają jakieś tam problemy swoje, inne. I to jest taki, nie wiem jak się mówi po polsku, escapizm? Eskapizm? W ogóle jestem w szoku, że mnie nikt nie ciśnie o to, że czasem nie wiem jak coś powiedzieć po polsku, chociaż jestem Polakiem, mieszkam w Polsce całe życie. Jedynie byłem w Stanach chyba 3 razy. Nie no, dokładnie 3 razy. Raz byłem w Nowym Jorku, potem jak byłem drugi raz, to byłem na Florydzie i 3 razy też byłem w Nowym Jorku i w Pensylwanii. A w Anglii to nie wiem, tam z 5 razy byłem w Anglii może, licząc Irlandię Północną, no bo w sumie to też jest część UK. Ale czasami wiecie, no są takie słowa, że zna się tylko po angielsku, a nie znasz po polsku, bo naprawdę po prostu nie wiesz jak coś powiedzieć po polsku, bo poznajesz to słowo tylko po angielsku, oglądając na przykład YouTube'a po angielsku albo filmy, a po polsku nigdy nie miałeś okazji go słyszeć, więc skąd masz wiedzieć jak się mówi po polsku coś takiego, nie? Więc mi się wydaje, że to jest dosyć normalne. Ale co ja tam wiem? Generalnie moim zdaniem to jest zdrowa oznaka. Polecam każdemu ten styl życia, żeby mieć kontakt z językiem angielskim na co dzień, nie tylko w szkole, ale oglądać filmy po angielsku z napisami angielskimi. Na YouTubie tak samo. Książki tak samo po angielsku. Nie wiadomo, że nie trzeba czytać każdej książki po angielsku, a na przykład co drugą, co trzecią. Zawsze to coś tam, kontakt z językiem taki codzienny. Rila, boom, VMAX, full art. Mieliśmy to już kiedyś, ale mamy znowu, no i spoko. Ty, jak my to mogliśmy mieć, jak dopiero drugi raz otwieram te karty. Może coś podobnego mieliśmy kiedyś, nie? Tak czy inaczej, angielski otwiera wszystkie drzwi w życiu. Czasem oglądajmy dzieciaki. Takie w podstawówce, to wam... Jak mam wam przekazać jedną tylko mądrość życiową moją, wujka Kushiego, to pamiętajcie jedną rzecz. Angielski otwiera wam w życiu wszystkie drzwi, nie? Znasz angielski, biegle możesz studiować wszędzie, na całym świecie, na Ukrainie, nie wiem, w Holandii, Niemczech, wszędzie, bo w każdym kraju są studia po angielsku i kierunki studiów po angielsku, na każdej uczelni, nie? Nieważne, czy chcesz w Japonii studiować, czy w Korei, czy w kurcze Ameryce, ten angielski ci zawsze wystarczy, nie? I tak samo z pracą jest potem. Chcesz pracować jako, nie wiem, twórca, kurcze, origami, kurcze, żółwi, jakiś tam... W Polsce nie znajdziesz klientów na to, powiedzmy, na kupowanie takich origami z żółwiami. To był głupi przykład, ale wiecie o co chodzi. Załóżmy, że masz pasję na jeden taki bardzo niszowy temat, jako jedyny na całym świecie. No to prędzej znajdziesz klientów na przykład biznesowych na całym świecie,
sprzedając to w języku angielskim i kontaktując się z nimi w języku angielskim, niż znajdziesz rynek zbytu na przykład na jakiś produkt tylko w Polsce, nie? Niszowy, albo usługę jakąś niszową w Polsce. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gruby temat, a akurat nam się skończyły karty Pokémon, więc może innym razem dokończę swoje życiowe mądrości. Łapa w górę, subskrypcja kanału. I słuchajcie, trochę żeśmy dzisiaj tego naotwierali. Wow. Fajne te Arcanine są, naprawdę mi się mega podobają. No tak czy inaczej, obejrzyjcie inne filmy na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć.